dobry Państwu. Przed Państwem i przede mną wspaniała artystka Ewa Kobacka-Bugała, która prezentuje tutaj kilka swoich obrazów, tylko kilka, bo ona jest bardzo aktywna w tworzeniu, ale no po prostu nie wszystkie przyniosła, zresztą większość sprzedała już. Ewa, proste pytanie. Kto odkrył Twój talent? Może zacznę od tego, że ja malowałam, jak moi rodzice mówili, od trzeciego roku życia po prostu coś mi wychodziło. I tak naprawdę to chyba zawdzięczam mojej nauczycielce z podstawówki, która bardzo dbała o to, żebym się rozwijała i chciała, żebym szła do liceum plastycznego, do którego poszłam zresztą, ale ja jestem z takiej małej wioski i dla mnie to było coś okropnego, to było coś innego i ja się bałam, zawsze myślałam, że po prostu ja nie jestem dobra na tyle, żeby iść. Właśnie do tego liceum, tak? Tak, i ona mnie do tego mobilizowała. Moi rodzice chcieli jakiś zawód, dla nich było wszystko jedno tak naprawdę, ale... Taki konkretny zawód najprawdopodobniej, tak, jak to często bywa. Tak, sklepowa. Tak, a ty poszłaś za powołaniem swojej natury i swojego talentu. I tak. Bardzo dobrze zrobiłaś, jeśli mogę swoją opinię wyrazić. I już wtedy malowałaś tak dla ludzi, czy to jeszcze tak było dla siebie, dla stopni w szkole? A właściwie od, już jak byłam w liceum klasycznym, już miałam pierwsze zamówienia. Także czasami właśnie, nawet moi rodzice nie wiedzieli, przyjechałam z fajnymi butami, na które sobie zarobiłam. No tak, portrety koleżankom, czy karykatury, ja tak przypuszczam, bo od tego się często zaczyna. Te obrazy przemawiają do nas wszystkich. Mogę ci powiedzieć, że do mnie najbardziej przemawiają twoje kolory. No kolory są cudowne. A to jest chyba odzwierciedlenie mojej wewnętrznej duszy. Może na zewnątrz tego nie widać, ale ja uwielbiam kolor. Po prostu ja nie mam tak, że ja lubię jakiś kolor. Ja lubię czerwony, to jest mój kolor się ubierać, ale w malowaniu ja lubię wszystkie kolory. A wiesz, co symbolizuje kolor czerwony? Mówi, że jesteś skromna, symbolizuje przywództwo, władczość, czyli troszeczkę zaprzeczasz, wiesz, tej swojej, opisywaniu swoich cech, bo twoja twórczość gdzieś podświadomość coś innego mówi. Może. Jakie tematy najbardziej cię intrygują, których się podejmujesz najbardziej? Oczywiście abstrahuję od tych, które ludzie zamówią. Tak. Jakiś temat ci rzucą? Tak najbardziej, ja bym chyba najbardziej chciała ciągle malować ludzi i coś związane, i sceny z ludźmi. Na przykład ostatnio mnie zainspirowało balet. Ja chcę jeszcze ich więcej namalować. Mhm. Baletnice, bo ja strasznie lubię balet. Także to mnie, właściwie to chyba nie ma, ja wszystko chcę malować, bo jest taki moment, że widzę na przykład moje kaktusy w ogródku i chciałam je namalować i je namalowałam. Także ja nie jestem artystą, który ciągle ma ten sam temat i trzyma i się, ja udoskonalam się we wszystkim, co jest możliwe. Troszeczkę tak jak na przykład dla mnie, moim artystą inspirującym jest, może dziwne, ale Leonardo da Vinci, bo on był tak wszechstronny i dla mnie po prostu, ja nie chcę mieć taką niż tylko to malować, tylko ja próbuję wszystkiego. Tak, on był przecież człowiekiem renesansu i tak był szeroko. Niedawno była jego wystawa, jego szkicy w Phoenix, byliśmy także na tej dla wystawie. Dla mnie to jest najbardziej takie inspirujące, żeby różne, czy to jest nawet jakaś rzeźba z paper mache, jakaś kompozycja z kwiatów, to wszystko jest art. Różne techniki, różne. Który z tych obrazów jest najbliższy tobie i dlaczego? Już o baletnicach powiedziałaś, ale może, nie wiem, niebieska baletnica, czerwona, czy te brzuski, którymi się ludzie zachwycają. Muszę przyznać, że ja strasznie dużo brzusk namalowałam i wszystkim się zawsze podobały. I to jest takie polskie, a właściwie tu moi rodzice mają swój las, teraz to już jest ich dzieci, między innymi mój. Po prostu brzozy są takie polskie, takie. I u nich było bardzo dużo zawsze brzóz. I taki nastrój też wytwarzają. Tu jest taki nastrój wiosenny, taki majowy, czerwcowy. A masz coś na warsztacie niedokończonego, czego tu nie pokazałaś? Mam. Tak? Ja jak maluję, to maluję kilka obrazów naraz. Na przykład mam natchnienie. Trudno powiedzieć, bo nieraz nie trzeba mieć natchnienia. Mam i maluję jeden obraz.
i coś mi nie idzie, zaczynam drugi, bo mam już pomysł na drugi. Właśnie to jest niedobre u mnie, że ja po prostu kilka naraz maluję. Nieraz, myślisz, czasami, że to jest niedobre? Nie wiem, czasami nie kończę obrazu, on leży parę lat, a później jest moment, że w jeden dzień go skończę. Przyjdzie ta wena. A nieraz jest taki moment, że jeden od początku do końca w jeden dzień namaluję. Także to nie ma tak, że trudno powiedzieć, nieraz tygodniami, nieraz miesiącami, nieraz parę godzin. Powiedziałeś, że twoim osobą, która cię zainspirowała i właśnie tak jakby troszkę pokierowała w kierunku kształcenia twojego talentu, była pani nauczycielka. Co ty byś poradziła dzisiaj rodzicom, dziadkom, jak widzą, że dziecko ich ma talent? Niekoniecznie tylko do malowania, w ogóle jakiś talent. Czy masz jakieś porady dla nich, jako osoba, która przeszła ten cykl? Właśnie trzeba najbardziej słuchać dziecka, co ono chce. Bo każdy by chciał mieć w rodzinie lekarza i prawnika i pieniądze, ale ja myślę, że jak coś się robi bardzo dobrze i bardzo się tego chce, to można osiągnąć sukces. Ale trzeba być naprawdę, robić to z pasją. Można też te cechy wyrabiać u dziecka. Dokładnie, zapisywać na jakieś kółka artystyczne, popychać ich, żeby brały udział w konkursach, bo to jest bardzo ważne, żeby... No nie wiem, lubiły to, co robią, może... Tak, żeby tak. Robiły, najważniejsze w życiu jest robić to, co się kocha. I żeby widziały, że jest taka potrzeba. O tak. Wiem, że te obrazy wielu osobom się podobają. O tym to już wiem, kto chce kupić ten obraz. Czy ty w ogóle malujesz tak na zamówienia, jak ludzie coś potrzebują, czy sportretować dziecko, czy jakąś parę, to w jaki sposób z tobą kontakt znaleźć? Jak najbardziej, a ja jestem bardzo otwarta na wszystkiego, na przykład nieraz się zdarza, że ktoś przynosi mi zdjęcie i chciałby dokładnie taki obraz, bo go nie stać, bo w galerii kosztuje 10 tysięcy dolarów. Też coś takiego mogę zrobić. Portrety jak najbardziej. Wiadomo, jak dzieci, to najlepiej portrety ze zdjęcia. Także po prostu proszę się ze mną skontaktować i wtedy ja powiem, jakie są moje możliwości, oczywiście jaka jest cena. Także wszystko jest do zrobienia. Okej. To już Państwo macie informację. Tutaj jest telefon do Pani Ewy i zostawiajmy sobie pamiątki wytworzone ręką artysty, szczególnie tutaj z naszego pięknego Phoenix. I w tym miejscu zawiesimy naszą dyskusję, bo ja wierzę, że Ewa namaluje jeszcze następne obrazy i będziemy kontynuować może za rok, za dwa wystawę i potem będziemy w związku z tym kontynuować też rozmowę. Bardzo Ci dziękuję, Ewuś. Dziękuję bardzo. I podziwiam Twój talent, zresztą w ogóle nie tylko w tym kierunku, bo wiem, że bardzo dużo tworzysz artystycznych różnych eventów i wydarzeń. Także serdeczne gratulacje.